Witam Was serdecznie, moi drodzy, ten gorący piątek. Dziś może troszeczkę bardziej pochmurno, ale równie gorąco. Ja ostatnio wcześniej wychodzę z psem, więc rano jest rześko i jeszcze tak można pooddychać powietrzem, a później to już po prostu jest takie gorąco, że nie da się wytrzymać. No i cóż, no, siedzę w domu albo kursuję na działkę z rodzicami. Robię zakupy, pomagam jak mogę. To wszystko powoduje, że czasu tak nie za wiele mam dla siebie, ale coś tam tworzę, coś tam robię. Chciałam Wam dzisiaj pokazać parę moich prac. Karli, nie, tutaj się nie ten, tu nie ma miejsca teraz dla Ciebie. Ja tutaj się obłożyłam rzeczami, które chcę Wam pokazać, a Karli już się tutaj pcha na kolanka do mnie, więc musisz poczekać. Chwileczkę, zaraz do Ciebie przyjdę. Pokażę Wam, co znalazłam wczoraj. Wczoraj albo wczoraj na śmietniku. Tracę rachubę czasu. Nie bardzo wiem, jaki jest dzień. Ale wczoraj lub przedwczoraj. Znalazłam piękne stare kieliszki. Zaintrygowało mnie logo, które mają, bo przypominają mi logo encyklopedii, takie wiecie, F kółeczku, takie coś tam było, takie ardekowskie trochę, takie kubistyczne, ten znak firmowy encyklopedii. I ja znalazłam takie fajne, jeszcze ich nie umyłam, piórko anielskie, malutkie piórko, jeszcze w środku. Coś takiego i logo jest I. Nie wiem, czy to dobrze widać. Jest i w kółeczku, i w kwadracie, i znalazłam 5 takich dużych szklanic i 6 malutkich. Tam pokażę. Ciężko było to wziąć, bo reklamówka była taka niepewna i mówię, nie wiem, czy doniosę, czy nie wiem, czy mi nie urwie się i nie spadnie i wszystko potłucze. Mniejsze są takie, widzicie. I tu jest to i. No i był kłopot, jak to znaleźć, to logo. Przeszukałam, przewertowałam wszystkie znaki firmowe loga z PRL-u, bo to mi się wydawało, że to jest PRL-owskie. I nie znalazłam. Ale zapytałam znajomych i jedna z pań, pani Beata, bardzo dziękuję, trafiła na to logo. I to logo to jest Interhotel w Czechach. I to jest projekt, widzicie, zapomniałam, chyba Paweł Harda to się nazywało, chociaż nie jestem pewna tego nazwiska, bo już zapomniałam. Ja mam takie problemy z pamięcią i z koncentracją, że po prostu wpada mi i wypada. Jeszcze gdzieś tam jakieś świadomości, które miałam za młodu, trzymam, natomiast bardzo ciężko jest mi się ostatnio uczyć. Może jakieś witaminy potrzebuję. Zapewne z grupy B, pewnie B12, bo ona jest odpowiedzialna za takie funkcje jak pamięć i koncentracja. W każdym razie mam takie piękne kielichy. 6 sztuk, a tych jest 5. Także takie, oj, coś mi tutaj niestabilnie pudełko się przechyliło, ale dobrze. Takie dodatkowe 2 miseczki, takie na lody pucharki. No szkoda, że tylko 2. No akurat nas jest 2 w domu, ja i moja córka, więc właściwie wystarczą, ale one raczej nie zostaną u mnie, tylko pójdą dalej w świat, gdzieś tam kiedyś. I do tego jeszcze była, to jest chyba ząbkowicka miseczka, wiecie, bo muszę te szklanice powyjmować. Aha, bo tutaj jeszcze takie 4 znalazłam mniejsze. Takie. I tych jest 4, tak, takich ładnych. I nie od kompletu, ale duża salaterka. To jest raczej ząbkowice, bo ten wzór kojarzę z bomboniery UFO. Taka duża, z takim wzorkiem takiej drobnej krateczki. O, taka ardekowska trochę. Więc też tak cieszę się, że akurat trafiłam. No i to by było tyle. A dzisiaj jeszcze znalazłam ramkę z składem. I teraz się zastanawiam, co na niej namalować. Coś takiego.
No i myślę, żeby to jest taki format A3. Nie wiem, czy tak, czy kwiaty, czy jakieś. O, tu sobie coś poubijam. Jakieś kubistyczne wzory. Mówiłam sobie. No, uderzyłam. Pękło mi jedno, zostały cztery. No cóż, no. Samo życie, niech żyje niezdarność. Okej. O, jeden też jest jeszcze ubity. Zostało pięć. Nie wiem, czy jak niosłam, to ubiłam, czy teraz ubiłam. W każdym razie teraz widzę, że się ubił. Widzicie? Na waszych oczach zniszczyłam zabytek sztuki użytkowej. No trudno. Samo życie. Chodźcie tu. Dobrze. No, no i smutno mi się zrobiło. No nic. Pokażę wam, co jeszcze dalej zrobiłam. Moja córka ostatnio przyniosła taką torbę, bo była na zakupach w Primarku. Zwykła torba Primarka. Ale ja stwierdziłam, że ona nie może być taka zwykła. Trzeba coś z nią zrobić. I zaczęłam ją malować. Na razie jest część napisowa zamazana. Ale później w miarę możliwości będę zamalowywać dalej. To jest troszkę pracochłonne. Drugą stronę chyba wykleję materiałem tą, żeby już tak nie malować, a ta będzie zamalowana. W takich niebieskich raczej odcieniach będzie w całości. Nie będę kombinować z kolorem. I to coś takiego. Skończyłam deseczkę dla pani Joanny. Leci za ocean. Mam taką, tak wygląda deseczka Witamy z aniołkami, jest obrobiona sznurkiem, napisy Witamy robię na zamówienie, jakby ktoś chciał, więc zapraszam serdecznie, może macie jakąś starą chałupkę albo jakiś płotek, który chcielibyście ozdobić napisem witającym gości, to mogę zrobić taki napis. Nie musi być z aniołkami, może być z kwiatami, z kogutkami, z kurkami. Różne motywy są dostępne. Znaczy to jest ręcznie malowane, ale mogę zrobić w formie dekupażu i wtedy mogą być motywy takie typowo sielankowe. Następne moje pudełko, które zrobiłam na ciasteczka w kształcie tortu z motylkiem, z koronką. To była też puszka po ciastkach i została puszką po ciastkach na ciastka, tyle że w nowej odsłonie. Na Instagramie jest zdjęcie, jak wyglądała przed i jest zdjęcie, jak wygląda teraz, czyli tak. Jest tutaj, to jest motyw z modeliny zrobiony, koronka dołożona, to też to jest dekupaż podmalowany troszeczkę. No i motylek jest drewniany. Jeszcze chyba zrobię taki paseczek, żeby otwierało się łatwiej, żeby nie było, nie trzeba było ciągnąć, tylko za paseczek i do góry. Bo kłopot jest z otwieraniem takich okrągłych pudełek. I jeszcze się porwałam na pudełko, które maluję ręcznie, drewniane. I w motyw kwiatów wiśni. Zaczerpnięty jest z internetu, tak wygląda oryginał. Czy ja to pokażę? O. Pudełko moje, pudełko rysunek oryginalny. No będę dążyła do tego, żeby jak najbardziej był zbliżony, bo to jest jeszcze oczywiście początek. I jednoręcznie malowane przeze mnie będzie na pewno. Nie będę się złościć, jak będę to malować, bo ja 5000 razy poprawiam. Zaczęłam robić takie zawieszki z modeliny. Tu jest napis runa dobrobytu. To zdaje się fechu, runa fechu. Dobrobytu i szczęścia to może być jako wisiorek, chociaż może jest troszkę za ciężki, ale bardziej widzę to jako zawieszka do domu, taka dobrobytu.
przynosząca szczęście, tak jak u nas podkowa w naszej mitologii słowiańskiej, podkowy jako symbol szczęścia, to roboty to tak samo, runy, one są chyba bardziej albo wedyjskie, może słowiańskie, skandynawskie. No ja dokładnie nie znam się na runach, ale wiem, że ta akurat jest symbolem dobrobytu. No i pomysł, który podsunęła mi jedna z Was. Rozmawiałyśmy telefonicznie i mówiłyśmy o parach takich do ślubu w Białymstoku, w okolicach Białegostoku. Często jest taka tradycja, że małżeństwo dostają w prezencie taki zestaw ślubny Matki Boskiej i Jezusa, taki cerkiewny bardziej zestaw. Natomiast ja zrobiłam taki nasz chrześcijański, Matka Boska i Jezus Chrystus. I to są takie dwa obrazki w systemie decoupage, reprodukcja obrazów. I tak to mniej więcej wyszło mi. To jest na takich deseczkach, jeszcze tutaj boczki muszę podmalować, które drewnianych. Tak to mniej więcej wygląda. To jest to. No i kombinuję z dwiema rzeczami jeszcze, które zastanawiam się, czy jest ok, czy nie. Pamiętacie może lwa, którego kupiłam na giełdzie staroci w Mysłowicach. Zrobiłam go na złoto, ale się świeci, aż odbija światło. Ogonek mu już naprawiłam. Widać jeszcze tutaj to białe. To jest gipsowa figurka. Tak wygląda. No i męczę się z moim półmiskiem. On mi się całkowicie nie podoba. Ciągle go przemalowywuję i szukam dobrego rozwiązania. To są te kwiaty decoupage, które zaczęłam robić na białym półmisku. On jest obecnie złoty, z listkami zrobionymi z kleju na gorąco. Nie wiem, czy go tak, o, może tak. Tylko tu mi coś nie pasuje, to przejście z kwiatów do góry. Tutaj zaczęłam malować na zielono, ale to jakoś tak mi nie współgra. I to takie, no nie wiem, no, co z tym zrobić. Na razie jest jak jest. Do góry nogami, o tak, może tak. No, trochę go pozłociłam, ale ciągle mi coś nie pasuje w tym. Ciągle jestem niezadowolona. No. No i to chyba, kochani, wszystko, co ja dzisiaj znalazłam, namalowałam, znaczy nie dzisiaj, tylko dzisiaj Wam pokazuję. No, mam dylemat z tym obrazem. Bardzo chętnie przyjmę Wasze komentarze, co byście na tej ramce widzieli, bo ja na tej płycie będę malować. Jest już pomysł jakiejś abstrakcji, albo kwiatów, albo jakiegoś portretu, albo aniołka. Nie wiem, kolory może takie bardziej żywe można by było tu zastosować. To jest format A3. Nie jest to ani duże, ani małe. Więc też nie wszystko będzie na tym pasować. No i nie wiem. I mam dylematy. No coś tam pewnie wyjdzie. Najpierw muszę to pudełeczko skończyć, bo jak już się wzięłam, to już chcę je skończyć. No a później będę myślała nad tym motywem. No i cóż, kochani, no planów za bardzo nie mam. Wakacje chyba u mnie odejdą w niepamięć. Nigdzie nie pojadę ze względu na opiekę nad rodzicami. I muszę się też pieskiem zajmować, także no, myślę, że w tym roku będzie zastój wakacyjny. Chociaż nigdy nie wiadomo, co tam ten z góry kreśli dla mnie i może gdzieś jakiś spontaniczny wypad się uda, ale ja, tak jak mówiłam wcześniej, też przestałam planować. Mam tylko jakieś takie marzenia, które może się spełnią, a może nie. I tak trochę dryfuję, jak ten statek bez portu, tak
raz jest pogoda, raz nie ma. Dziury w statku nie ma, ale jest taki już taki leciwy, więc nie wiadomo, czy się gdzieś nie rozleci na jakimś sztormie. Więc no mam kłopot z zaplanowaniem najbliższej przyszłości i jestem w takim niebycie. Moja znajoma to nazywa niebyt podkołdrowy. Najlepiej, żeby przykryć się kołdrą i leżeć i o niczym nie myśleć i zapomnieć i niech się dzieje wola nieba, jak to mówią. No, ale pod kołdrę nie wejdę, bo jest za ciepło. Przede wszystkim. No, wczoraj jeszcze byłam u takiej pani. Wymieniłyśmy się przedmiotami. Ja jej zawróciłam bajki z PRL-u, które kiedyś znalazłam. Nie wiem, czy pokazywałam. Czy pamiętacie, bo pokazywać to pokazywałam, ale nie wszyscy może widzieli. Zapraszam gdzieś tam do tych moich starszych filmów o znajdkach bajek. No i część tych bajek jej zawiozłam i dostałam za to takie różne drobiazgi. Tam jakieś pudełko ze szkła w kształcie serduszka, drugie serduszko z porcelany, świece w kształcie róży, dwa aniołki. Książkę o bursztynach, która jest dla Agatki ze Skarżyska, bo pytałam, czy chce, więc chce i też dostanie ode mnie. Także, że trochę tam rzeczy poprzywoziłam, to Wam pokażę w najbliższym filmiku. I nie są to jakieś tam cenne rzeczy, ale takie fajne, takie fikuśne, jakieś puzderka to są na taką biżuterię. No i bardzo miła osoba, także, że jakiś tam kontakt mamy, ma fajne rzeczy, fajne szkło, fajną porcelanę. Także też się naoglądałam, nasłuchałam się nowych nowości. Różnych nazwisk, bo pani bardzo dobrze się zna na szkle i tam rzucała nazwiskami, o których ja nawet nie miałam pojęcia. I trochę tak żeśmy porozmawiały o życiu i tak miło spędziłam wczorajsze popołudnie, pomijając korki w Mysłowicach. Ja nie wiem, kto wpadł na taki pomysł, żeby rozkopać pół Mysłowic. Jest rozkopana cała ulica Skotnica bez ruchu, bo oba pasy jest po prostu zamknięta. Nie wiem, ile on tam może mieć 500 metrów, może ma długości ten kawałek, ale to był taki strategiczny kawałek, bo prowadził. To był objazd z trasy głównej i po drodze jeszcze były sklepy, tam centrum handlowe. Ja miałam najbliżej do tego centrum i on został rozkopany. Zostało rozkopane rondo przy targowisku, przy giełdzie samochodowej. Rozkopana ulica za Kauflandem. Rozkopana cała linia tramwajowa, łącznie z centrum Mysłowic. Jest tylko jeden pas i objazd w drugą stronę. Korki niesamowite, bo na końcu tego objazdu jest zmiana też ruchu i pierwszeństwo mają z jednej strony, ale drudzy muszą czekać, więc tamci ich puszczają grzecznościowo, żeby nie było tych korków za dużo. No, powiem Wam, że tragedia. I ta końcówka tej trasy objazdowej jest blisko mojej pracowni. Więc jak ja jadę do pracowni, to mnie szlak trafia, bo ja też muszę w tych korkach stać. Chociaż do pracowni mam, nie wiem, kilometr? Jakoś tak bym powiedziała. Ale ulica jest tak zapchana, że zamiast 5 minut, to jadę 20 minut i stoję i się denerwuję. Nie rozumiem, jak można jednocześnie rozkopać główne arterie miasta. Mi się zawsze wydawało, że to się robi etapami. Jedno się zrobi, puści się ruch, robi się drugie. A tu nie, tu jakiś pan geniusz, nie wiem kto z nazwiska i mnie na tym decyduje. W każdym razie jeden wielki Armagedon w Mysłowicach. Bardzo ciężko się przejeżdża przez główną ulicę. Jedyna trasa przejezdna to jest Katowice-Oświęcim. I to jest na razie nieruszone. Dzięki Bogu, bo jak jeszcze ruszą nam Katowice-Oświęcim,
albo Katowice, Kraków przez Mysłowice, bo wiadomo, że jest A4, ale jest też droga przez Mysłowice, no to już po prostu będzie armagedon totalny. No, także w Mysłowicach się bardzo ciężko poruszać, nie polecam, jeżeli się wybieracie, omijajcie przez Sosnowiec, nie wiem jak, ale omijajcie, bo będziecie stać w korkach, szczególnie w godzinach szczytu. No, to tak właściwie temat poboczny, bo mało komu z Was będzie przydatny. No i tyle, tyle, kochani. Zabieram się do pracy. Ogólnie nie czuję się najlepiej, już Wam mówiłam, ale no, już mnie dość długo nie było, więc się pokazuję. Pokazuję, co zrobiłam, co znalazłam. Będę się starała jakoś tak zebrać w sobie i częściej się pokazywać, ale no nie jest mi łatwo. To tyle, kochani. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę miłego weekendu. Trzymajcie się cieplutko.